to są konserwatyści, którzy powinni z Prawem i Sprawiedliwością pójść. No nieważne, że ich prezes obrażał przez ostatnie 3 tygodnie kampanii, a przez 8 lat, jak mówią PSL-owcy, anihilował. No to nie jest istotne. Teraz jest istotne, że to są konserwatyści. Przepraszam cię bardzo, Dominiko. Ja wczoraj rzuciłam okiem na wiadomości, bo to się robi teraz takie coś dość zabawne, jak oni robią szpagaty. Ja troszkę żałuję, że nie mam telewizora, tak, naprawdę. Powiedziałam im, że to jest niezła gimnastyka o 19.30 i na przykład dowiedziałam się, że wybory do Senatu wygrało Prawo i Sprawiedliwość, więc informuję cię. Przepraszam, te, gdzie tam jest... Tak, 60, tak. Tam coś. Wybory do Senatu wygrało Prawo i Sprawiedliwość, ponieważ po drugiej stronie był Pakt Senacki, który składał się z X partii i te partie tam zostały wymieniane. Ale nawet w Pakcie Senackim Koalicja Obywatelska ma najwięcej. Więcej niż Prawo i Sprawiedliwość. No właśnie. Tak, to jak oni to, jak im to wyszło? To proszę sobie obejrzeć i można wszystko opowiedzieć. Wszystko można opowiedzieć. Pakt Senacki. Ty, no zlituj się, nie będziesz nam kazać oglądać. No właśnie, opowiedz nam po prostu, jak jest. Tak, no. Tak było.